kurwa. Za mały, to ten mały strasznie. Będzie chodzić, będzie dobrze. A to co to jest? W ogóle kurwa ziemi, to on widzi, że nieźle ciągnął. Bo to jest skuter, który jeździ na wszystkim. Pranki po fabryce. Tutaj stary tłok. Próba regeneracji. Niestety nic z tego nie będzie. Nowa uszczelka. Jak to się dzieje? O! Pierdziele! Kurde, nic nie... Na pewno mnie nie słyszeli. Nie bym miał na poradzie, przejechałem do Radomowska, mi pójdę do miało. Ale to też może mieć problemy, że nie ma wydechu. Też może być, ale no. Mi się daje, że zaliło go, bo jestem. No to jeszcze drobne regulacje, ale Sangyang pali. Pali. A też on ma całkiem podobne cylindry, wszystko podobne jest. Tak? A to jeszcze jednego. Rozdupiło no, cały napęd, wszystko rozjebało drobne ma. No. Ale rzeczywiście, króciec i... Wszystko... Cylinder jest podobny, wszystko podobne jest. Bo do kanału wjedzie! Na wsteczny. No. No i dobra, jesteśmy u skałka. Ciąg dalszy prac przy Sangyangu. Jak na razie jest dość mocno rozebrany. Była pierwsza próba drogowa, którą zapomniałem nagrać. Ale i tak byście mnie nie słyszeli. No, jakbyś założył tuningowy, to nawet na 50 zrobisz kurwa mocniejszego. To jest Sangyang, on ma od razu tuningowe części. Wentylator ma tu, tylko obudowę. Obudowa wentylatora jest, ma być ta długa część, dmuchamy tu. Wiesz co ci powiem? Nas się nie pytaj. Zapomnę się, czy ktoś nie widział tego. Czekaj, pokażę kamerką, a nie no, pokażę co gdzie jest, to tak nie za bardzo. Czy ktoś widział wentylator, obudowę wentylatora? Ty, tu coś jest. To będzie to? Tak. Chyba od tego modelu. Surprise! To tunik mam, ale jeszcze śruby. Śrubki właśnie. No. Śruby, to? Trochę bardziej skomplikowana. No, to jest najwyższy akurat problem, więc jest najwyższy punkt. Musimy nastąpić się nowy cylinder. Ale wydech tu ja pierdolę, jaki tragedia. Jaka tragedia? Zajebisty. Kurwa, ja mam zajebisty nosi. Czego? Ja mam najzajebiśniejszy. A czego odblokować? Nie, Leo Vinci. Jak poszedł. Skurwy ten ma moc. Ale masz w ogóle uszczelkę do wydechu? Chyba nie, nie ma. Nie, po co uszczelkę? Po co, kto to by było? No to ja by się nie bardzo nie będzie dławił, to będzie lepiej. Będzie trochę ciszej, będziemy. Kręć te śrubki tu. Będziemy słychać. A masz nagrętki? Tu masz dwie z takimi tymi od razu. Dobra, żebyś nie ukręcił znowu. Nie ukręcam! Ja kręcę jedną ręką. Gdzieś na sakrę. Dobra, ciul, kręć drugą. Za mały, to ten mały strasznie. Będzie chodzić, będzie dobrze. A to co to jest? W ogóle kurwa ziemi, to on widzi, że nieźle ciągnął. Bo to jest skuter, który jeździ na wszystkim! Aha.
Ej, paliwo się wylewa. Kurwa, drogo cenne. Ja ze złomu nie przywiedzę. Nie, tam nie rozumiem. Będzie chodzić, czy nie będzie chodzić? O, to jest pytanie. To ja zobaczę, czy... To teraz zrobię. Też u kumpla robiłem na warsztacie chwilę, to już mnie też takie próbali robić. Kurwa, kto by dyszę kupował nowe? To pojebańce kupuję. Ja nie. Do MRF-a jedna dysza 20 zł. Ile? 20. A ja byłem mądry i zamiast kupić dyszę za 20, kupiłem sobie dyszę za złoty 70. Jezus, i kupiłem. Ja bym je dorobił. A ja tam jeszcze 5 lat, zanim do tego etapu dojdę. O kurwa, co tu jest? Rdza tylko. Mówisz, że na wszystkim chodzi ten skuter. Może dlatego nie chcę wchodzić. Na rdzy chodzi. A to nie ma baku czasem takich? Nie, już pukałem 2 razy ten bak. I dalej to chuj osło tam jest. Czekaj. Będzie widać? Ale jest dziury kawałek. On zestaw gdzieś tutaj. Ale czekaj, bo teoretycznie iglica chyba dopycha do dyszy, czy ona się zatrzymuje wcześniej? Nie. Iglica jest wcześniej, przed dyszą. Przed dyszą przemyka, ona nie? Ona jest troszkowo. I jak jest cały gaz otwarty, to idzie ograniczona tylko wielkość dyszy. Tylko mi się zawsze wydawało, że iglica dochodzi aż do dyszy nie, i zamyka tam dziurkę. Nie. Czyli wcześniej zatyka dziurę, tak, nie? Tak, dokładnie. Dobra. I teraz zrobimy to tak. Drut o ileś tam mikronów. Mocno powiązałki. To jest najlepszy, lepszy. Teraz dopiero odkrył. Teraz z 85 zrobione na 75. Na 75 teraz jest. Teraz jest 75? Teraz jest 75. Teraz montujemy ją tu. W gardzieli. Mówi, że będzie chodzić. Być może przesadziłem troszkę, będzie za mało. No ja czemu nie. Ale będziemy przynajmniej wiedzieć różnicę. Ale trzeba spróbować. Kto nie próbuje, to nie pije szampana. To takie kurwa. A czemu to takie jest? Bo to jest mieszanka zbogacona. Ja uranem. Role, ale tu rdzawy. Ej, nie lej po całej. To jest kurwa. Baku kurwa? No i z warantem bak pukałem, tam rdzywo zajebanie. A, skuter tego, motoryjka włoska. Motorella. No, widzicie jak ja wszystko wiem? Czekaj. Parę. A ja to motorynki włoskie, motorella? Jakoś tak. Ale tutaj wychodzi na to, że on cię nie ogląda. I ten. Co? Chłopie, na niej jeździłem. Jak jeździłeś? No kurwa na tej motorelli. Ja to ja miałem przed tobą na tej. Aha, bo kurwa, no tak chyba pewnie jeszcze na tej mojej, na tej kurwa ten. Jak u mnie stała. Biorę, a na necie jak znalazłem, to cylinder kosztuje 300 euro. Ja dorobię. Co? Ja ci dorobię. Ja ci dorobię. A tu ile to jest? Przeszliwość, pierdol, tuleje i będzie. No to kurwa. I jeszcze ty bardziej to jest na AliExpress. Przerobisz na 250. O, to jest ten miesiąc, będzie szło. No właśnie tak. Naprawdę, czy odpali? Śluby. Wszystko jest. Śluby, ostro. Tata, to jest inny gaźnik? Najszybszy, to jest ten od najmocniejszych. Od krosa, z twojego skrosa 110. Rafał, on mnie specjalnie przedrzeźnia. Ojeju, przejmuję się tym. No. Za bardzo się przejmujesz. Ten twój kros 110. Uwaga widzowie, nie wolno tutaj krytykować nikogo na tym filmie. Wszelka krytyka jest zabroniona. Tylko chuje krytykują. O. Każdy by kurwa takiego sangianka albo krosa 110 by chciał mieć. No. I się kurwa potem naśmiewaj. Mój cross 110. Teraz jeszcze zamontować kurwa. O, kopuła. Jeszcze siedzisko zrobię. I tu sprężynę. Ty, byłoby kurwa. No byłoby. Chłopie, dodatkowe tłumienie. Akurat pasuje, pa. Tą rurkę wypierdalasz, montowujesz tu, śrubę na wylot. Ty, bo to tak zrobię. I tu sprężyna. Chłopie. I kanapę od kosiarki tej. Byłoby. No. I miałbyś kurwa dodatkowo jeszcze... Tylko gorzej, abyś podskoczył na jakieś dziurze. Bo pochuj ci kufę. Wysadziłoby cię w powietrze. Sangiangę. Kurwa, wysadziłobyś i tu miło jeszcze lepiej. Kłapnij tam któryś. Okay. Ja chcę kupić. O tak, niech on kopie. Tyle razy ja kopnąłem, dałem radę. Ani raz nic nie zrobiłeś. No coś ty kurwa. Ale nie, wcześniej. Kopaj tu jeden. Kopaj. No zjebie mnie starter, bo tak harata. Dobrze kopię, silniej. Musi napompować. To jak paliwo szybko wraca, to co pompnie, to zaraz wraca. Ta pompka jest nowo i nic nie pompuje. Aha, to jest ten. Kiska pompa. Jest paliwo w ogóle? Ale tyle brudu jest, jeszcze się zrobi. Jezus, że jest brudu już. O kurwa, ile rdzy. Ja pierdolę. Tyle ty. A ja byś go odpił i podniósł wyżej. Przez ciekawką. Ej, a gorzej jak w pompce jest. A jest paliwo? A ta pompka, ona tak nisko była? Czy wyżej? O kurwa. Ej, a te paliwo jakieś dziwne, jakieś lotnicze, brązowe. Wiem, bo tam w środku jest rdza i nie trzeba pukać. A to nie trzeba pukać, wystarczy przejechać. Dwa razy pukałem. Ej, żeby się nie okazało, że to się nie chce zbierać, bo ma zawalone wszystko rdzą. Siostro, węflon. Czekaj, nerwuj się, pomału. No, ale to niech kurwa ten. Czekaj, bo mu daje pomału, żeby go kurwa mu serce nie stanęło.
No kurwa, serce nie stanęło. No kroplówkę się pomału daje, nie? Więc musisz kapać. Zapon w ogóle włączyłeś? Najszybsze. Nie było? No, no to kurwa, dziwi się, że pompka nie chciała ciągnąć. A co ma pompka do zapłonu? Po co gejner musi jeden? Kurwa, mać. Już by podnił. Kurwa, trzeba podnieść to, a nie... No srać! Czekaj, co się najeździmy. No. O! O! Kurwa, to jest wielka przerzuta. No to jest motocykl do rozrzucania żwiru. Ej, jebak! Sangyang wrócił do żywych? Nie. Lepiej. Mi się wydaje, że jeszcze trochę coś brakuje. Ej, bo... La... Tu jeździ? Jedzie, kurwa! Tak jak zawsze! O, o! Paliwa brakuje. Wypaliłeś paliwo całe z gaźnika. Pompka nie podaje. Ej. To czemu go odcięło? Na boku. Nie wiem, ale jak miał, nie ma no moc. Bo może normalną założyć, bo mogę być nawet druta wystarczy. Ta jest normalniejsza, żeby gdzieś pasowała, jak kurwa szedł. No, ale kurwa widzisz, że nagle wyjebało go i zniknął. Bo wyjebało, bo może kurwa. Ale patrz, w filterku nie ma paliwa. Chyba awaryjny poszedł. Co? W filterku masz paliwo? Jest. Czekaj. Brakuje mu, zatkało się coś. I co mu trzyma zatkanie? Coś ci się zatkało. Nie dziw się, że się coś mogło zatkać. Nie wciągło drutów, te druta nigdy nie wciągło, rozumiesz to? Jak ci miło nie wciągło? Nie mam, bo jest zawinięty. Jest roszcze odkręcić gaźnik, zajrzeć tam. Chyba, że nie pociągła pompka. Teraz co pompka kuchu? Mogła, bo mi się wydaje, że czekaj, to dalej jego jest roz. Wypaliło ci paliwo to, co wiesz, wszykłeś, nie? Może tak jest. Na jeden start. No. Ale jak chcę, ja ci pierdolę. No nie mogę go utrzymać. Ja kuj psuj. Kurwa, na koło nie poszło. Kuj psuj. Odpinaj kosteczkę. Konia psuj, a nie utrzymać, kurwa. Tak idź do przodu. Zaraz zrobimy wyścig tego. Kurwa, prześcignę twoją Yamahę. No, nie bardzo. Lekkie cięcie, lekka modyfikacja i... Widzimy się taki. Dobra, montujemy gaźnik. Taki, nie, bo to trzeba też... Po przyszczeniach i regulacjach. Gdzie? Filtr paliwa. Idzie, kręć. Jest wymieniony ze względu takiego. Czekaj, cofnij, wyjedź, że to wsadzimy to na dym. Ten chyba się nie nadaje. Kręcić. Myślisz, będzie chodzić? Łapkę w górę dał, kurwa, teraz, ale będę dał łapkę w górę, jak to będę sobie oglądał. Ale to możesz dać. Dawać chuje łapki w górę, kurwa, dziady. Możesz dać tylko jedną. Jadam sześć. Będę z sześciu kont. Będę codziennie robił nowe konto i będę codziennie dawał łapkę. Oj! Kurde, prawie po kamerze. Może się nie nadążą loć, być może sobie nadążą się loć, kurwa, tym. Ale... Zajebane też pompa i wszystko. Wcześniej chodził, teoretycznie. No teoretycznie chodził. Bo ono powinno go przymulić, powinno chodzić na wolny obrot, a nie, że zgaśnie, nie? Teoretycznie. Tak mi się wydaje, że jakby mu brakowało, to by ci go zmuliło, nie? A nie, że... I chodziłby na wolny, zeszedłby do wolnych obrotów i ten. A nie, że nagle Wróciło, tam by zatkało. I zatkało go. Poledwie no puszczą do razu. Zatkało albo brakło paliwa. Tu pompa Jola jest. Wszystko jest, tu jest. A linka ci się przycina, no wiadomo sasanie. Czemu. Sasanie jeszcze. Borys, próbuj ty, ja się nie chcę siarpać. Co? Próbuj. Ja się nie chcę siarpać. Wielka noga. Moje plecy, nogi. Próbuj. Tylko żeby nie uderzył w hondę, jak odpalił. Nie spierdzę. Delikatnie. Nie trąb klaczoną. Nie trąb. Jadła jedzie! I zapierdziela pod górę! No. Będzie lepiej chodzi jak jego Yamaha. No, zaraz będzie ta. Nie, on nie pompowie. Nie. Jego lepsza. Ale mówisz mu, że ma hamulce? No, powiedz. O! Banan jest! Widział uśmiech, no, banan. Uwaga, bo kurwa na dotarciu!
I co tam możesz powiedzieć? No, Sangyang chodzi. Kurwa, jakie... igła. Co tam musiałeś zrobić? A cylinder my stoczyli o 2 metry niżej. I chodzi. Ale czego, od czego to dobierać cylinder? Od Honda Dio. Dio, Honda. Ale chodzi, dwa. Teraz, teraz go nie przytyka. Popatrz, ile jedzie na zegarze. Nie schodzi z obrotu. Może linka! Podjedź! Na serwis! Zryw jest! Na obrotach wrócimy jak skurwy jestem. A nie masz siedzenia, żeby kurwa pod dupę zadać? Wszystko jest! Gdzieś papier, gdzie tu siedzieć kurwa na żelastu? Ale kurwa opinię wydaj, no co, lepiej Honda chodzi? Jaka Honda? Znaczyła Yamaha. Gdzie opie? No kurwa! Kurwa, przywiozę ją następny raz. Jak tylko złoka wymienię, kurwa, to zobaczcie jak moja idzie. No, chodzi ci, kurwa. Tu idziesz chłopie z miejsca, ruszasz i ona sama idzie od razu na koło. No to mój nie idzie na koło! Nie. Dlatego trzeba mi siedzenie i to spróbuję na kole pojechać tym. Co ty masz zjeździć, czy nie idzie na koło, jak nie umie zjeździć na kole? Kurwa, no. U mnie idzie bez ten, bez bezczelnie. No już bezczelnie. A tu będzie tam pociągnąć go. Mój my idzie na koło normalnie. Ten kurwa. Tam jest jakiś kufer. Coś nie, coś nie pasuje. Kufer. Tam jest, bo kurwa jakoś jedzie, ale ten. Jak to jakoś kurwa, jedzie na maksa, nie na no, jak. Nie, jedzie tak, tak sobie. Tak sobie. To ja, albo jedzie, albo nie jedzie. Zaraz się okaże, że to też nie to. Ale tu jest od Syma. Aha, nie, bo Sangyang Syma, dobra. I to jeździ normalnie? No. Kurwa, no mi chłopie stają pod wodę. Coś mnie chyba pryszło. Nie tam na dół, bo do uczy się jest. Idzie! Chłopie! Masz mały skuter. A pa jeszcze ci pali kapcia. No a ten jego trup to chyba nie ma ani szans do tego. O, uwaga! O, będzie musiał tłoka wymienić, dorównać na 80 będzie wymieniał specjalnie. Na ten bank idzie, patrz! A? A? O! Jakie to śmieszne jest. Jak to wygląda. Ale coś tam podrywa. Lekko szarpnie i... To się nie zażywia. Na hałce słabe. O! Brakło. Wróciło luźnie. Ale nie, bo podniósł na koło dość wysoko i może przylało go. Nie. Albo od pierścienia ze zarwa. Przegrzewaj maszynę. Kurwa nie ma tego, a wy z tego nie ma. Czego? Pół osłony. No i co z tego? Ja u mnie też nie mam pół. Zatkało. Ja mam tylko kierunek. Zatkało. Przytkał się może znowu. Coś już zatkało się. Ale jego nie, bo jest moc. Nie no, jedzie jakoś, kurwa, ale w porównaniu do mojego to wiadomo, że nie ma. A, nie ma, twoje, choćbym ci 100 tysięcy dał, teraz tu byś powiedział, że nie ma. No to kurwa, jak chopieciłem, następny raz jak tylko tłoka wymienię, to przyjedziemy tu, kurwa. Zobaczysz, spróbuję. A na pionowy? Ale przytkał. Kłopnij mi tu, kłopnij mi tu. Przytkał. Ja kłopnę, ja tylko przerobię ci go z powrotem na tego. Na serię. Bo ja mam kurwa teraz na... Dwie konfiguracje. Jedzie! Jedzie, ale nie ma co tego się robić. Na porównania... Zapytam się pan, jak to... ...jechał na piona. A on się... To on nie widział piona! Nie.
byś nie widział jeszcze, jaka to jest mina. Założyłbyś to wszystko. Chłopie, musimy już zajdzie na koło. Pokaż, zobaczmy, gdzie jest zajdzie. Chłopie z nima się. A jest na dotarciu jak coś. Na dotarciu jest, jeszcze nie mam osłony. Nie, no, powiem tak szczerze, że to może być za dużo na jeden odcinek. Niech jego czas spokojnie dotrzeć. Muszę poskręcać to do kupy, do pieści w maszynę. Jak coś są gaźniki, to też popróbujesz, na którym będzie to, wiesz... Znaczy, ale kurwa, macie, jest mocno nieporównywalne. No i powiem, że chodzi. W mniejszym gardzielu też będzie chodził. Będzie, tylko... U mnie tak naprawdę między mniejszym a dużym dużej różnicy nie czuć, tylko na starcie. Że on trochę żywszy jest na starcie, ale później to jedzie tak samo. No, ale starno żywszy. No i lepiej może na koło porwać. Tu 5 gramów, nie. Tam 5 gramów i już jest 10 gramów. Tak naprawdę minimalnie na starcie czujesz, że lepiej idzie, a spalanie jest takie, że masakra. Bo kurwa spalanie mi tak... Przy takim sprzęcie się na spalanie nie patrzy. Jak ja chłopie tam do baku naleję litra, to ujadę kurwa trochę i już nie ma paliwa. No ale to dzwonię, przyjeżdżę do cysterna z CPN-u, kurwa... Przedpompowy, bo nie mogę jeździć w koło cysterny. Nie, bo ja mam kurwa jest, bo ja mam olej jeszcze do tego, muszę dolewać, porządnie. Ja też, samuraja. Najlepszy olej dziś przepalony. No, widzisz, a ja kurwa samuraja truskaweczkę. litra kurwa... Truskaweczka w ogóle złotych. Nic, to śmieje, truskaweczka. No, to zajebić to nie wyprowadzą. A po chuj do takiego motora, skutera. Kurwa, tamtego się muszę sprzedać, bo teraz ten będzie tak jeździł, że... Po to, że chodzi po rehabilitację na dalej. Podburował, tak żeby głośniejszy, bo gdzie taka rureczka tu? Nie no kurwa, jak silnik, jak no, podobnie jest cylinder, no to na pewno wydech powinien podejść. I spróbować je na... Kurwa, ale jestem zadowolony. Przynajmniej powiem ci, że pali i da się już nim jeździć. No jak ten, i uszy nie bolą. Kiedyś jeszcze będzie pogoda, to musimy jechać jeszcze, na piekło. Hmm. Czyli tylko 150 muszę zmienić, bo to, żeby jakieś szanse miał, nie? I o tym. Zakładam, no piwo się zakłada. Ja też się zakładam. Ale po co się będę zakładał, jak na razie kurwa ten? Przywieziecie. Bo browara. No ale po co kurwa, ja się nie będę zakładał, ja się nie zakładam nigdy. Jeszcze ale, kurwa, nie widziałeś, jaka tam jest góra tam. Bystra. Przyjadę i nie wyjedziesz tam, bo tam jest za bystro. No ale kurwa porównanie... Ale zjadką 150 nie wiesz, zajadam. A, bo nie umiem jeździć. Jak ty to zrobisz? No. Jak umiejętnością nadrobisz moc? Kurwa, masz... po prostu odepnę się i wyjadę. Nie odepchniesz się. Jak się odepchniesz, to cię oderwie się od tej górki, kurwa. Nie no, kurwa. Nie. Zakłada się. Ja się nie zakładam nigdy. No bo, ale kurwa, czy ja nie to jest głupio, że wyjedziesz. Powiem ci tak, ja tam nie byłem na tej górze. Tutaj jest chyba, nie wiem, czy dodam teraz do tego filmika, czy jeszcze będę zbierał materiał. Ja nie byłeś. Ale nie, mówię, że jak tam nie byłem, to no nie mogę mi określić, bo nie widziałem górki, nie? Ale teraz ci mogę powiedzieć, że jak położysz motor na leżąco, w sensie na górkę wywalisz, to jest tak, jakby stał na stopce. Na stopce, oparty. A on pojedzie, co to taką górka, to ja myślałem, że to większa. Jeszcze kurwa, bo butle jeszcze nic do tego. Jak my rozpędzali się, o! Tak od słupa, może trochę dalej. Jak spod tego słupa rozpęd wybrali i zajechałem jak po tranzyta. Z takiego rozpędu. To wyżej na pewno wyjadę bez problemu, kurwa. Przy takim odcinku, kurwa, to mój się rozpędza prawie do 60 na godzinę. O, twoi widzowie. No widzowie lecą. My, tu, youtuberzy, tu. Klasi. To my.
No cóż, dobra, koniec. Kończymy ten odcinek. Podsumowanie. Sprzęt chodzi. Ale na pewno coś będzie w kolejnym odcinku. Co? Na pewno odcinek kolejny się ukaże, nie? Cóż. Filmik oczywiście łapkować, nie? Łapeczki w górę. Link do kanału Wujka jest w opisie. Możecie wbijać. Do spania, gówniarze, my też idziemy spać. No. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Na razie. Hej. Ale idzie, kurwa. No, jest teraz zapalę. Zapalę. Rolki nawet w przodu. Od strzała! Chory wróg. Wróg? Chory. Wróg, żeby cię nie poniósł. A po 10? No, bo u ciebie w kocie jest po 10, to nie ma tego. Jest więcej 4 razy. O, ja bo... Porwało go, kurwa. A? Ale rwie, lekki jest, no to kurde. Pan Jan. Lekki jest, to będzie zapierdzielać pod górę. Dobra. O, przytkał się. To by było na tyle, trzeba dopieścić. To na tyle. Na razie.